wieczór, Monika Ordowska, zagadkowa noc w bikini. Witam was bardzo, bardzo serdecznie i zachęcam do wspólnej zabawy. Kochani, dostałam od reżysera kopertę. Co jest ukryte w kopercie? No właśnie, na tym polega wasze zadanie. Tam jest środek transportu, coś czym można jechać. No i myślę, że to taka fajna zagadka, bo taka wakacji, wakacje przecież się poruszamy, przemieszczamy, zmieniamy miejsca. No i pomyślcie, czym można jechać? Na tym polega wasze zadanie. 100 zł za hasło z koperty. Czekam na pierwszego gracza i pierwszego zwycięzcę. Zastanówcie się. Szybciutko wybierzcie numer. Numery macie podane na ekranie. A w międzyczasie przypomnę wam zasady. W naszym programie mogą brać udział osoby, które mają skończone 18 lat. W trakcie programu rozegramy konkursy interaktywne, do których możesz się zgłaszać pod wskazane na dole ekranu numery. Płacisz za każde zrealizowane połączenie, również za takie, które nie połączy cię ze studiem. Aby dostać się na antenę, należy znaleźć otwartą linię, która bezpośrednio połączy cię ze studiem. Aby trafić na otwartą linię, musisz najszybciej odpowiedzieć na pytanie, które usłyszysz dzwoniąc pod nasze numery. Szczegóły znajdziesz w regulaminie, a jeżeli zgłosisz się i trafisz na otwartą linię, to zostaniesz połączony z moim studiem. Zdobędziesz nagrodę, jeżeli udzielisz prawidłowo odpowiedzi na antenie, a więcej dowiesz się na 367 telestronie Polsatu. Kochani, zasady za nami. Teraz myślimy o środkach transportu. Czym możemy się przemieszczać? Czym można jechać? Konkretnie jechać. No jeżeli ktoś już wie, to szybciutko wybiera numer. Przypomnę, z telefonów komórkowych gwiazdka 7301, a z telefonów stacjonarnych 704 304 301. Ciekawe, co wam przyjdzie do głowy. Czym można jechać? No, czekam na pierwszy pomysł. To może być jednocześnie ostatni pomysł. No, może być tak, że ktoś z was po prostu wpadnie na hasło z koperty, szybciutko mi poda odpowiedź i zabierze 100 zł. 100 zł na sam początek do wygrania. Zagadka wydaje mi się taka przyjemna. Wiąże się z wakacjami. Teraz wszyscy chyba myślimy o wakacjach, o tym, gdzie by je spędzić i może czym właśnie jechać. Można na przykład na nie jechać. Czym można jechać? 100 zł do wygrania, gwiazdka 7301, 704, 304, 301. Czy ktoś już ma jakiś pomysł? No, nie mam pewności, czy ktoś jest przed telewizorem. Godzina taka troszkę nietypowa. No, jedna osoba jest mi potrzebna. Jedna osoba, która tak naprawdę zacznie nasz program. Bo ja powiedziałam wszystko, co mogłam powiedzieć. Wyjaśniłam, na czym polega zagadka. Teraz chciałabym powiedzieć, gratuluję wygranej. Udało się, wpaść na hasło z koperty. No i jest telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Moim zdaniem rower. Rower. No dobry pomysł, oczywiście. Można jechać rowerem, z tym, że to niestety nie jest hasło z koperty, ale rzeczywiście pan dobrze kombinuje. Bardzo dziękuję za pierwszy telefon, no bo tak, to jest odpowiedź, która zdecydowanie mogła być ukryta w kopercie. Rower. Oczywiście rowerem możemy jechać. Świetnie, no świetnie, tylko jeszcze nie udało się trafić w hasło z koperty. Wiemy, że na pewno nie będzie to rower. Czym jeszcze można jechać? Konkretnie jechać. No dobrze, rower może kojarzyć się z wakacjami, jeździmy na rowerze, szczególnie teraz, kiedy jest przepiękna pogoda, kiedy bardzo, bardzo dużo słońca. Pan dobrze skojarzył, można jechać na rowerze. Co jeszcze? Co jeszcze wam przyszło do głowy? Czym można jechać? Gwiazdka 7301? No proszę, ktoś wybrał numer. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Halo? Poproszę o rozwiązanie. Dobry wieczór. O, jaka jest odpowiedź? Samochodem. Samochodem, no dobry pomysł, oczywiście też dobry, tak samo dobry jak rower, no ale jeszcze nie z koperty, szukamy dalej, myślimy dalej, nie samochód, nie rower. W związku z tym co? 100 zł do wygrania, 100 zł do osoby, która skojarzy, czym można jechać? Gwiazdka 7301, jeśli dzwonicie z komórek, 704 304 301, jeśli dzwonicie z telefonów stacjonarnych. Czym jeszcze można jechać? Co wam jeszcze przyszło do głowy? No czy jest jeszcze jakiś pomysł? Jest! Dobry wieczór.
Jaka jest odpowiedź? Jaka jest odpowiedź? Halo? Coś chyba przerywa. Poproszę o odpowiedź. No, 3, 2, 1. No, nie doczekałam się. Słyszałam jakieś takie szumy, coś jakby przerywało połączenie. Być może zasięg był słaby. No słuchajcie, nic na to nie poradzę. Trzeba udzielić prawidłowej odpowiedzi na antenie. Niestety nie byłam w stanie tej odpowiedzi usłyszeć, dlatego no, nie jestem w stanie też powiedzieć, czy to była, czy pan, czy pani dobrze myślał, czy źle. Czekam na kolejnego gracza. Kolejnego gracza, który mam nadzieję już będzie moim zwycięzcą. Udało nam się te szlaki takie przetrzeć, no bo kilka osób już do studia trafiło i podało mi odpowiedzi, ale jeszcze się nie udało. Dobry wieczór, jaka jest odpowiedź? Pociąg. Pociąg? Pociąg, no dobrze, jeszcze nie z koperty. Usłyszałam 3 odpowiedzi. Jeszcze nie wpadliście na to hasło z koperty, ale mam nadzieję, że zaraz się uda. Co było? Rower, samochód i pociąg. Co jeszcze może być? Czym można jechać? Gra nam się rozkręciła. Szkoda, że ta zagadka jeszcze jest na ekranie, bo chciałabym, żeby już zniknęła. No i szkoda, że ta zagadka już zniknie, no bo świetne pomysły, świetnie kombinujecie, myślicie. Poszukajmy jeszcze czegoś. Czym można jechać? Czy ktoś skojarzył jeszcze? Może coś przyszło jeszcze do głowy. Czym można jechać? Gwiazdka 7301, jeśli dzwonicie z komórek, 704-304-301, jeśli dzwonicie z telefonów stacjonarnych. Walczymy o 100 zł. Czym można jechać? Czy ktoś skojarzył? Czy ktoś wpadł na jakiś pomysł? Czy jeszcze coś przyszło wam do głowy? No nie ukrywam, że chciałabym już otworzyć tę kopertę. Świetnie, słyszałam telefon za telefonem, a teraz? Czy żeby pomysły się skończyły? No co już było? Był rower, później był samochód, a później usłyszałam pociąg. Co jeszcze? Czym jeszcze można jechać? Co wam jeszcze przyszło do głowy? Może uda się z 4 telefonem, może 4 osoba, która trafi do mnie do studia, poda mi odpowiedź. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Można jechać na wrotkach. O, na wrotkach, no pewnie, że można. Ciekawy pomysł, bardzo fajnie, ale jeszcze nie z kopertę, tak wakacyjnie. Był rower, były wrotki, był samochód, którym chyba najczęściej się poruszamy i pociąg, który no, wydaje mi się, że teraz jest takie troszkę oblężenie kolei. Co jeszcze, co wam jeszcze przyszło do głowy? 100 zł. 100 zł płacę za hasło z koperty, ale tak naprawdę chyba chodzi o wspólną zabawę. O to, żebyście się też pomyśleli, żebyście się przyłączyli do zabawy, wybrali numer, zgłosili do studia. Myślę, że warto. Myślę, że jeżeli tylko masz jakiś pomysł i nie jest to żadne z haseł, które do tej pory w studiu usłyszałam, naprawdę warto wybrać numer. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. No i czekam na kolejnego gracza. Mam nadzieję, że teraz to będzie hasło z koperty. Czy ktoś już wie? No kto następny? Kto następny? Na pewno 4 osoby są przed telewizorem. 4 rozsądne pomysły były. Osoby, które już do studia trafiły, mogą oczywiście wybrać numer telefonu ponownie, szybciutko tutaj do mnie się zgłosić. I może teraz się uda. Może jeszcze coś wam przyszło do głowy i chcecie po prostu pochwalić się, że udało się jeszcze coś znaleźć. Czym jeszcze można jechać? Co wam jeszcze przyszło do głowy? Czy jeszcze udało się coś znaleźć? Czym można jechać? Pomyślcie o wakacjach. Wakacje już teraz dla niektórych już niedługo. Może coś wam jeszcze przyjdzie do głowy. Wakacje. No czym można jechać? Dobry wieczór, jaka jest odpowiedź? Deskorolka.
Deskorolka, no dobry pomysł, równie ciekawy jak wrotki. Ciekawe, że to ten sam pan trafił tutaj do mnie do studia. Deskorolka, wrotki, samochód, rower i pociąg. To są wasze odpowiedzi, odpowiedzi, za które niestety jeszcze nie mogłam oddać pieniędzy, bo jeszcze nie są to hasła z koperty. Ale może warto pomyśleć jeszcze chwileczkę, może pokombinować troszkę. Wydaje mi się, że po prostu trzeba na ten pomysł wpaść. To nie jest tak, że musicie tutaj tak strasznie kombinować. Kochani, jeżeli ktoś z was jeszcze ma jakieś pomysły, to nie czeka, tylko szybciutko zgłasza się do studia, dobrze? No, piję za powodzenie tej zagadki, mam nadzieję, że się uda. No i zdrowie oczywiście tych osób, które są jeszcze na nogach o tej porze. No i też kombinują, szukają, czym jeszcze można jechać. Czy ktoś wpadł jeszcze na jakiś pomysł? Jest kolejny telefon, super, dobry wieczór. Dobry wieczór Pani Moniko, ale dzisiaj Pani wyjątkowo pięknie wygląda. Dziękuję bardzo, dziękuję. No może proszę 100 złotych oddam, tylko poproszę o odpowiedź. Autokar. Autokar. Autokar, komplement niestety za darmo, dziękuję bardzo. No bo niestety nie autokar jest ukryty w kopercie, mimo że strasznie chciałabym panu oddać pieniądze, ale niestety nie mogę. Odwdzięczę się tylko komplementem, że to bardzo ciekawy pomysł, bardzo fajnie. Mam nadzieję, że z kolejnej osobie oddam 100 zł. Mam nadzieję, że kolejna osoba, która trafi tutaj do mnie, zabierze pieniądze. Pomyślmy jeszcze troszkę, może się uda. Cieszę się, że kombinujecie, że szukacie. Złotych do wygrania, 100 złotych dla kolejnej osoby. Jest kolejny telefon, dobry wieczór, jaka jest odpowiedź? Halo? Halo, halo, dobry wieczór? Poproszę o rozwiązanie. Oj, ktoś sam się poddał, no szkoda. Myślałam, że teraz oddam 100 zł, ale widocznie ktoś nie miał pomysłu, a może po prostu przed chwilką padła odpowiedź, którą ktoś gdzieś tam miał w głowie. Kochani, chcę oddać wam 100 zł, ale musicie mi w tym pomóc. Musicie po pierwsze mieć pomysł i nie powtarzać tych pomysłów, które już były w studiu, a po drugie, musicie wybrać szybciutko numer i kiedy już tutaj do mnie traficie, to nie bójcie się, tylko podajcie odpowiedź. Można oczywiście jedną odpowiedź, także to też ważne. Możecie strzelać, kombinować, może nawet jeżeli się powtórzy ten pomysł, który już był wcześniej, warto spróbować, nawet jeżeli nie słuchaliście odpowiedzi, które były. Kiedy traficie do studia, po prostu podajcie mi jakiekolwiek rozwiązanie. Może się uda. 100 zł. Pytanie brzmi, czym można jechać? Czy ktoś jeszcze ma jakiś pomysł? Czy ktoś jeszcze skojarzył? No, wakacje się zbliżają. Myślę, że warto się zastanowić, czym pojechać na wakacje, czy pojechać ogólnie. Ale tak wydaje mi się, że fajna zagadka, taka właśnie związana z odpoczynkiem troszkę. Jeszcze można pokombinować. Wydaje mi się, że jeszcze nie powinno się skończyć pomysły, ale z tego co słyszę jest już taki drobny problem, bo przed chwilką był telefon bez odpowiedzi, taki troszkę głuchy. Mam nadzieję, że kolejna osoba będzie miała jakiś pomysł i mam nadzieję, że też słucha odpowiedzi, które były. Gwiazdka 7301, jeśli dzwonicie z telefonów komórkowych, jeśli dzwonicie z telefonów stacjonarnych 704-304-301. No, kto następny? Czy ktoś wybiera numer? Czy nie? Środki transportu. Czym można jechać? Pomyślcie, pokombinujcie. No nie za bardzo. Myślę, że jest to coś, co każdy zna. Kwestia po prostu pomysłu. No już parę osób trafiło do studia. Powiem szczerze, że spodziewałam się gorszej frekwencji, a tutaj już było z 6 telefonów. Nie jest źle. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Skuter.
Skuter, a jeszcze nie było, no nieźle, też dobry pomysł, skuter, świetnie, ale jeszcze nie z koperty, niestety jeszcze nie mogę oddać pieniędzy, 100 zł, wciąż chcę oddać komuś z Was 100 zł, tylko musicie mi w tym pomóc, musicie szybciutko wybrać numer, wpaść na jakiś pomysł, zastanówcie się, jakie odpowiedzi już padły, postarajcie się tego nie powtarzać, dla przypomnienia, tylko dla przypomnienia, powiem, że przed chwilką usłyszałam hasło skuter, teraz decyzja należy do Was. Co w kopercie? Mam nadzieję, że zaraz pokażę Wam, co tam się kryje. Kto mi powie? Przed chwilką był skuter, a w kopercie jest co? No, był skuter. Czy ktoś ma jakiś nowy pomysł? Słuchajcie, ta zagadka musi być rozwiązana, zanim skończę tego drinka. Zobaczcie, że no już sporo tutaj wypiłam, także musicie mi pomóc. No dobrze, kto ma jeszcze jakiś pomysł? Kto zakończy tę zagadkę? Czym można jeździć? No i co się stało? Czy wszyscy poszli spać? Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Kamper. Jeszcze raz? Mogę poprosić? Kamper. A, kamper. No oryginalny pomysł, to trzeba przyznać, ale jeszcze nie z koperty. Niestety nie mogę pani zapłacić. Wydaje mi się, że pierwsza pani, która trafiła do mnie do studia, pierwsza pani, która na pewno nie śpi o tej porze. 100 zł wciąż do wygrania. Już myślałam, że skończyły się pomysły. Tak czekam, nie usłyszałam żadnego telefonu, ale świetnie, usłyszałam pierwszy telefon od pani. Jeszcze się nie udało. No jeszcze się nie udało, ale chyba też nie każdy wie, co to jest kamper. U mnie w kopercie jest coś, co myślę, wszyscy znają. To jest naprawdę prostsze hasło. Dużo łatwiejsze niż kamper. 100 zł do wygrania w dalszym ciągu, jeżeli ktoś z Was jeszcze ma jakiś pomysł, może też nie kombinujmy za bardzo, żeby też nie przesadzić, dobrze? Ale jeżeli coś Wam przyjdzie jeszcze do głowy, to szybciutko wybieramy numer albo gwiazdkę 7301. Dobry wieczór, jaka jest odpowiedź? Halo, poproszę odpowiedź. Odpowiedź to bocian. Bocian, czy ja dobrze usłyszałam? Pytanie było, czy można jechać. Tak myślę, że trzeba mu kółeczka tam gdzieś doczepić, żeby można było bocianem jechać. No ale taki ekologiczny środek transportu, to trzeba przyznać. Pan na pewno troszeczkę nas wszystkich obudził.
No, myślę, że możemy jeszcze znaleźć jakąś odpowiedź. Kochani, dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Halo, poproszę o odpowiedź. Halo. Jaka jest odpowiedź? Autostopem, tak? No dobrze, no oryginalnie. Chodzi nam konkretnie o środek transportu. Jakiś środek transportu. Nie o metody, tylko o środek transportu. Także tak bardziej w tę stronę, dobrze? No może też nie kombinujcie za bardzo z bocianami. Nie wiem, czy można jechać na bocianie. Na pewno w kasku. Kasku ochraniaczach, jeśli już można, to na pewno się przyda. Czym można jechać? No tak, jeszcze dla bociana, kochani. 100 zł. 100 zł wciąż do wygrania. Pomysły bardzo oryginalne, to trzeba przyznać. Czasem trudne, czasem oryginalne. Na samym początku były prostsze i wydaje mi się, że w tę stronę raczej trzeba pójść, żeby to były takie pomysły, na które każdy z was jest w stanie wcześniej czy później wpaść. Dobry wieczór, jaka jest odpowiedź? Dobry wieczór. Motocykl? Motocykl. Nie, jeszcze nie, ale rzeczywiście jeszcze nie było. Był skuter. Motocyklem oczywiście też można. Motocyklistów sporo na drogach, naprawdę, to trzeba przyznać. Także świetny pomysł, świetnie pan skojarzył, rzeczywiście jeszcze nie było. Ale skoro nie motocykl, to co? Czym można jeszcze jechać? Dobry wieczór, jaka jest odpowiedź? Pociąg. Pociąg. Był już pociąg, wydaje mi się, że był. To już drugi raz pociąg usłyszałam. To nie wiem. Tak jeszcze zastanawiam się, czy... Nie, zastanawiam się nad tym bocianem, ale w reżyserce mówią, że nie. Tamten pan wyraźnie powiedział bocian, a nie pociąg. A pociąg był wcześniej. Zaczęłam się zastanawiać, bo może źle dosłyszałam, wcześniej źle usłyszałam, ale tak czy inaczej pociąg był co najmniej dwa razy i to nie jest pociąg. Czy ktoś jeszcze ma coś nowego, coś innego? 100 zł do wygrania w dalszym ciągu. Czym jeszcze można jechać? Coraz więcej telefonów, co mnie bardzo cieszy. Cieszy mnie to, że jesteście przed telewizorem, że szukacie. Dobry wieczór, jaka jest odpowiedź? Autostop. Wieczór. No przed chwileczką było. Był autostop. Przed chwilką. Poza tym na przykład jak się jedzie autostopem, to jedzie się zazwyczaj samochodem. Prawda? A to jest środek transportu. Samochód już był. Czym można jechać? Chodzi nam o środek transportu. Nie metodę, czy autostopem, czy samemu, tylko chodzi o to, żeby to był środek transportu. Czym jeszcze można jechać? Samochód był. Pociąg też, przypominam, żeby nie było pomyłek. Może ktoś jeszcze wpadł na jakiś pomysł. Mam nadzieję, że to będzie osoba, która słuchała, jakie odpowiedzi już były, bo tych odpowiedzi było dość sporo. Dużo osób do studia trafiło. Także też teraz ciężko mi jest te wszystkie odpowiedzi przypomnieć wam. Mam nadzieję, że po prostu się uda. Dobry wieczór, jaka jest odpowiedź? Przepraszam, proszę chwileczkę poczekać. Mam nadzieję, że po prostu się uda. Dobrze, ja poproszę o odpowiedź, bo tak... Poproszę o odpowiedź. Drejzyną. Drezyna, no oryginalnie, dobrze, ciekawy pomysł, nie z koperty, ale słyszę, że tam fajna impreza trwa, walczymy dalej, myślimy, może jeszcze ktoś, kto jest obok pana wpadnie na jakiś pomysł, może coś jeszcze uda się znaleźć. Poszukajmy jeszcze czegoś głównie w głowie. Fajne odpowiedzi już były, bardzo mi się podobały, jeszcze nam się nie udało wpaść na hasło z koperty, nie ukrywam, że już chciałabym tę kopertę otworzyć, ale przyznacie, że fajna zagadka, trzeba troszkę pomyśleć, trzeba skojarzyć. Czasem się odpowiedzi powtarzają, także bardzo, bardzo proszę, żebyście słuchali tych odpowiedzi, które były. Czasem jest tak, że powtarzacie tę odpowiedź, która była przed chwilką dosłownie, przed sekundką. Słuchajcie się, siebie przede wszystkim też. No, wiem, że czasem jest impreza, jest głośno i nie do końca jesteście w stanie usłyszeć. Ja mam nadzieję, słyszałam bardzo dobrze wszystkie odpowiedzi. Mam nadzieję, że niczego nie pomyliłam, szczególnie z tym bocianem, tutaj się zastanawiam. Ale mam nadzieję, że zaraz kolejna osoba, która tutaj do mnie trafi, rozwiąże tę zagadkę, bo odpowiedzi było naprawdę sporo. Czym jeszcze można jechać? Halo, dobry wieczór. Metro. Metro, no tak, jeszcze nie z koperty, ale świetny pomysł. Poszukajmy jeszcze czegoś. Czym jeszcze można jechać? Może ktoś jeszcze na jakiś pomysł wpadnie? Gwiazdka 7301, jeśli dzwonicie z komórek 704-304-301 z telefonów stacjonarnych. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź?
Halo? Czym można jechać? 3, 2, 1? No trudno, może nie było pomysłu. Cisza, cisza. Słuchajcie, no podajcie mi odpowiedź, kiedy traficie tutaj do mnie do studia, bo naprawdę traciliście szansę na wygranie pieniędzy, a ja naprawdę chcę komuś z was te pieniądze oddać. Czym jeszcze można jechać? Pociąg był, nie powtarzamy. Przed chwilką było metro. Czym jeszcze można jechać? Co wam jeszcze przyszło do głowy? Może jeszcze coś udało się znaleźć? Czym można jechać? No, coraz lepiej, wydaje mi się coraz lepiej, bo kombinujecie, myślicie, bardzo mnie to cieszy. Dużo osób do studia trafiło, a mimo tak późnej godziny, no jest godzina naprawdę nietypowa, jest bardzo późno i myślę, że większość osób śpi, albo właśnie przy okazji imprezy, część z was jest oczywiście zajęta, ale przy okazji imprezy można może pokombinować ze znajomymi i wpaść na jakiś pomysł, szybciutko wybrać numer, zgłosić się po 100 zł. Miałam nadzieję, że to będzie szybkie 100 zł, ale widzę, że potrzebujecie chwilki, żeby skojarzyć, żeby jeszcze na jakiś pomysł wpaść. Chciałabym powiedzieć, nie będę was pospieszać, ale nie, będę was pospieszać. Chciałabym jak najszybciej usłyszeć odpowiedź, usłyszeć kogoś z was, kolejnego gracza i mam nadzieję zwycięzcę. Jeżeli masz pomysł, to nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer. Albo gwiazdkę 7301, albo 704-304-301. Dobry wieczór, jaka jest odpowiedź? Samolot. Ojej. No właśnie, jeśli chodzi o samochód, to samochód już był, a jeżeli chodzi o samolot, bo tutaj z reżyserem usłyszeliśmy zupełnie inne hasła, no to niedobrze, no bo czym można jechać? Samolot lata, można lecieć samolotem, a jechać niekoniecznie. Dobry wieczór, jaka jest odpowiedź? Wszystkim, co jeździ. Wszystkim, co jeździ. No, a czymś konkretnie? Ma pan jakiś pomysł konkretny? Sądzę, że wszystkim, co jeździ, bądź na przykład można pojechać PKS-em. No dobrze, dobrze, no w porządku. Nie jest to odpowiedź z koperty. Czekam dalej. Kochani, chodzi mi o konkretny środek transportu, dobrze? Nie wszystkim, co jeździ i nie wiem, jakieś jeszcze były, chyba bocian też tutaj był, o ile dobrze usłyszałam. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Witam serdecznie, rowerem. Rowerem. Wydaje mi się, że mamy już dwa rowery, kochani. W studiu nie, ale dwa rowery już były. Takie odpowiedzi padły. Jeszcze poszukajmy, jeszcze może uda się skojarzyć. W każdym razie walczymy wciąż o 100 zł i jeszcze nie usłyszałam zwycięzcy w moim studiu. Mam nadzieję, że trafi tutaj osoba, która słuchała tych odpowiedzi, które były, bo naprawdę było ich sporo i teraz nie jestem w stanie ich wszystkich wam przypomnieć. Ale jest kolejny telefon. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. Go-kartem. No, ciekawy pomysł, fajny rzeczywiście, podoba mi się, ale jeszcze nie z koperty, jeszcze pokombinujmy. Druga pani, która do mnie do studia trafiła, bardzo, bardzo się cieszę, że panie próbują, że panie też nie śpią, a nie tylko panowie, dzisiaj są na imprezach, bądź cierpią na bezsenność, ale fajnie, cieszę się, bo to jest, wydaje mi się, bardzo fajna zagadka i warto się do niej przyłączyć, warto pomyśleć. Śmiesznie troszeczkę było, ciekawie. Dzień dobry, poproszę o odpowiedź. Hulajnoga. No, dobry pomysł, ale jeszcze nie z koperty. Jeszcze niestety nie mogę zapłacić, ale coś nowego. Bardzo, bardzo się cieszę. No, tak jak mówiłam, jest czasem śmiesznie, czasem jest też ciekawie, oryginalne pomysły. Poszukajmy jeszcze czegoś, poszukajmy w głowie. Gwiazdka 7301, jeżeli dzwonicie z telefonu komórkowego, 704-304-301, jeśli dzwonicie z telefonu stacjonarnego. No, szukamy dalej. Czym jeszcze można jechać? Szukam hasła z koperty. Musicie wpaść dokładnie na to hasło z koperty, żebym mogła wam oddać pieniądze. Myślę, że były trudniejsze, bardziej takie przekombinowane odpowiedzi. Trudniejsze na pewno niż to, co jest w kopercie. Był kamper, był bocian. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Halo, poproszę o odpowiedź.
Halo, halo. No właśnie chciałam z kimś porozmawiać, ale widzę, że ktoś się rozłączył. No, kochani, czekam na jakiś pomysł. Czekam na osobę, która będzie zdecydowana. Kiedy wybieracie numer, naprawdę wydaje mi się, że nie macie problemu z tym, żeby tutaj trafić do mnie do studia. Słyszę telefon za telefonem. Bardzo dużo telefonów. Nie jestem w stanie ich policzyć. Bardzo dużo odpowiedzi usłyszałam w studiu. Po prostu, jeżeli wybieracie numer, to miejcie jakiś pomysł. Czasem sprawdzacie, czy wam się uda, no i później nie macie pomysłu, rozłączacie się. Szkoda. Dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. Skuterem można jechać. No skuter też już był, to już dwa skutery mamy. Dwa skutery, dwa rowery, dwa pociągi. Nie przysypiamy, budzimy się i pamiętamy, co było. Pamiętamy, kojarzymy może coś nowego. Może ktoś będzie w stanie jeszcze wpaść na jakiś nowy pomysł. Nie taki przekombinowany, jak niektóre odpowiedzi, które w studiu usłyszałam, bo niektóre z tych odpowiedzi były bardzo, bardzo oryginalne i wydaje mi się troszkę za trudne. Ta odpowiedź, która jest ukryta w kopercie, jest prostsza niż te, które usłyszałam. Jeżeli masz jeszcze jakiś pomysł, to nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer albo gwiazdkę 7301 albo 704-304-301. No, mam nadzieję, że jeszcze uda się szybciutko coś znaleźć i szybciutko usłyszę kolejnego gracza. Walczymy o pieniądze. 100 zł. 100 zł, ale przede wszystkim fajna zabawa, fajna zagadka. Trzeba się troszkę wysilić, bo trzeba mieć jakiś pomysł. Trzeba mieć przede wszystkim nowy pomysł, ale jeżeli masz taki pomysł, to zapraszam. No zapraszam. Trzeba wybrać jeden z numerów. Numery macie widoczne na ekranie i cały czas przypominam, ale jeżeli byście w międzyczasie, kiedy o czymś opowiadam, chcieli wybrać jeden z numerów, zerknijcie na ekran, szybciutko wybierzcie, zgłoście się do mnie i podajcie mi nowe hasło. Czym można jechać? Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Na dziku. Jej, czy ja dobrze usłyszałam? Czy ja usłyszałam na dziku? Kochani, no tak samo jak na bocianie w zasadzie, no można jechać, można, no nie wiem, ja nigdy nie próbowałam, troszkę szkoda dzika, ale oryginalny pomysł, to trzeba przyznać. Słuchajcie, świetna zabawa tutaj, nasza gra, ja się świetnie bawię, ale jeżeli będziecie podawali mi takie hasła jak dzik czy bocian, czy wszystko, czym można jechać, no to nigdy nie rozwiążemy tej zagadki. Podpowiadam, kochani, podpowiadam, podpowiedź dla osób inteligentnych, nie chodzi o zwierzę. Nie chodzi mi o dzika czy bociana. Czy teraz coś zaświtało? Może coś wam jeszcze przyszło do głowy? No czekam na jakiś nowy pomysł, ale nie przekombinowany. Dobrze, jeżeli macie jeszcze jakiś pomysł, jeżeli coś wam przyszło do głowy, to czekam na kolejnego gracza. Dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. Dobry wieczór. Halo, moim zdaniem taksówką. O, taksówką. Tylko tak myślę, że tak, samochód był, taksówka, no taksówka to, no to jest samochód, to może nie wchodźmy tak szczegółowo w to. Słuchajcie, chodzi o środek transportu, więc wydaje mi się, że troszkę też pani tutaj przekombinowała, ale cieszę się, trzecia pani, która do mnie do studia trafiła. Powiem tak, oprócz chyba bociana, to mi podawaliście takie środki transportu, które poruszają się po ziemi. A nie, chyba był jeszcze samolot. Ale można jechać czymś, co jest zawieszone w powietrzu na linach. Czy teraz jest jaśniej? No może troszeczkę... Może troszeczkę spaliłam zagadkę, mówiąc, że w powietrzu, na linach. No ale chcę, żebyście tę zagadkę rozwiązali. Może ktoś szybciutko skojarzy. Walczymy o 100 zł, rozwiążmy tę pierwszą zagadkę. W powietrzu, na linach za 100 zł i kończymy zagadkę. Hmm?
Na linach, w powietrzu, kto nie śpi? Kto nie śpi i kto zabiera 100 zł? Bo już strasznie, strasznie nam się ta zagadka przeciągnęła. Miał być do końca tego drinka, zobaczcie, że już no, mało zostało mi już. Na samym spodzie jeszcze troszkę jest. W powietrzu, na linach, odpowiedź warta 100 zł. Mimo wszystko mówi się, że tym się jeździ. No kto skojarzy? Czego jeszcze nie było? Gwiazdka 7301, jeśli wybieracie numer z telefonu komórkowego, natomiast jeśli dzwonicie z telefonów stacjonarnych, 704 304 301. Czekam na kolejnego gracza. No wiem, że może części z was, części widzów troszkę namieszałam. No ale może części troszkę się wszystko rozjaśniło i teraz będzie łatwiej. Ktoś z was, kto teraz wybierze numer, szybciutko poda mi odpowiedź w studio. Gwiazdka 7301, jeśli dzwonicie z komórek, 704 304 301, jeśli dzwonicie z telefonów stacjonarnych. Mnóstwo telefonów, sporo osób nie śpi dzisiaj, co mnie akurat bardzo cieszy, bo coś się dzieje, mogę sobie z wami porozmawiać. Bardzo oryginalne pomysły, typu bocian czy dzik, czym można jechać? To są wasze odpowiedzi na to pytanie. Ciekawie na pewno przy okazji tej naszej pierwszej zagadki, ale jeszcze się zastanówmy, czym jeszcze można jechać? Czym możemy jechać? Tak jak powiedziałam, coś, co jest w powietrzu, jest zawieszone na linach, ale mimo wszystko mówi się, że tym się jedzie, można tym jechać. Wybieramy numer i zgłaszamy się do studia, zgłaszamy się po 100 zł. Czekam na kolejnego gracza, który mam nadzieję już teraz będzie moim zwycięzcą, bo troszkę się powinno rozjaśnić, troszkę się wyjaśniło. Wiem, że jest to coś, co jest w powietrzu i jest na linach i że można tym jeździć, że mówi się, że się na tym jeździ. Czym można jechać? Gwiazdka 7301 albo 704 304 301 i czekam na kolejną osobę. Ciekawe, że w większości tutaj panowie do mnie do studia trafiali. Trzy panie usłyszałam. Może jakaś pani skojarzy szybciutko i zabierze 100 zł. Może szybciutko poda mi prawidłową odpowiedź. Czy się uda? Ja proponuję, to co, dam wam minutkę na rozwiązanie tej zagadki. Co wy na to? Czas start. Powiedziałam, że daję minutkę, zegar, możecie sobie na niego w każdej chwili zerknąć. I widzicie, ile macie czasu. To jest tak naprawdę czas na wybranie numeru. Mam nadzieję, że udało się wpaść na jakiś pomysł i zaraz kogoś z was usłyszę. 45 sekund do końca tej zagadki. Czym można jechać? Kto ma jakiś pomysł? Nie czekamy, aż na zegarze pojawią się zera, bo to nie o to chodzi. Ważne, żeby szybciutko skojarzyć i błyskawicznie wybrać numer. Jest telefon przed upływem czasu. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Kolejka linowa. Kolejka linowa, no blisko, ale jeszcze nie. Słuchajcie, dobrze. A pomyślmy o czymś, co jest zawieszone na linach. Ale słuchajcie, są takie zazwyczaj dwa krzesełka. No to nie jest kabina, to po prostu można sobie tak pomachać nóżkami tuż nad przepaścią. Na linach takie dwa foteliki zwykle tam siadamy i jak to się nazywa? No dogrywka, kolejka linowa bardzo, bardzo blisko, ale to nie to. Nie to, dokładnie jest ukryte w kopercie. Jeżeli nie kolejka linowa, to takie coś, co jest bardziej odkryte. Jest większy dreszczyk emocji, jak się tym jedzie, niż kolejką linową. No, reżyser bardzo, bardzo to lubi. Niedawno tym jechał. Mówi, że no, trzeba uważać na pewno, jeżeli macie klapki na nogach, żeby nie spadły. A teraz jest naprawdę... no teraz chodzimy w takich butach, więc nie trudno o zgubienie na przykład buta. Czym można jechać? Czy ktoś wie?
czy ktoś skojarzył. No świetne pomysły, naprawdę świetne pomysły, ale jeszcze nie udało nam się wpaść na hasło z koperty. Wciąż czekam na zwycięzcę, pierwszego zwycięzcę w tym programie. Dużo osób trafiło do studia, ale jeszcze nikt nie skojarzył. Czy nikt nie wpadł na hasło z koperty? No, nie kolejka linowa, tylko takie dwa foteliki są, tak jak powiedziałam. One są obok siebie, one są na linach w powietrzu i można tym jechać. Słuchajcie, to jest bardzo, bardzo fajne, jeżeli chcemy się dostać na górę, a nie chcemy iść na piechotę, to można właśnie z tego skorzystać. Wsiadamy na coś takiego i jedziemy. W wielu miejscach w Polsce takie właśnie rzeczy są i można z tego skorzystać. Kwestia skojarzenia. Teraz, w tej chwili, nie kolejka linowa, tylko jak to się nazywa? Coś nas wyciąga na górę. Co to jest? Czy ktoś skojarzył? Słuchajcie, ja może jeszcze raz poproszę o minutkę. Przed chwilką poprosiłam o minutę, szybciutko usłyszałam telefon przed upływem czasu. Czas start w takim razie ponownie. No i czekam na kolejnego gracza. Jeżeli masz pomysł, to nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer. Wykorzystaj ten czas, kiedy... Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Wyciąg przesyłkowy. No i oczywiście, że tak. I bardzo się cieszę, pani wygrała właśnie 100 zł. No, pokazuję wam, co było w kopercie. Myślę, że to nie była trudna odpowiedź. Wyciąg krzesełkowy. Jeżeli ktoś nie jechał, to bardzo, bardzo serdecznie polecamy wyciąg krzesełkowy. Rewelacja. No i dzięki temu możemy przejść, dzięki pani tak naprawdę, możemy przejść do kolejnych zagadek. Uwaga, o co chodzi? Mamy tutaj 9 literek. One są pomieszane, natomiast musimy ułożyć je w odpowiedniej kolejności, tak żeby powstało nam słowo. Jedno 9-literowe słowo, myślę, że jest to słowo każdemu z was znane, a nagroda, zobaczcie, wciąż wynosi 100 zł, więc myślę, że może to i lepsza okazja, żeby wygrać 100 zł, bo słuchajcie, tutaj nie ma żadnej koperty, niczego zapisanego na karteczce ukrytego. Po prostu, jeżeli poprzestawiasz te literki, ułożysz je w odpowiedniej kolejności, wyjdzie ci słowo, to natychmiast wybieraj numer, bo za chwilkę wygrasz 100 zł. 9-literowe słowo, jakie to słowo? Przed chwilką oddałam 100 zł. To słowo nie jest jakieś takie bardzo trudne. Co ważne, ono nie jest ukryte w kopercie i to nie ta zagadka nie polega na tym, żebyście sobie wybrali kilka liter i ułożyli jakiekolwiek słowo. To nie jest żadne zgadywanie. Po prostu litery są na ekranie. To słowo jest na ekranie, tylko szybciutko trzeba skojarzyć, o jakie słowo chodzi. Wykorzystać wszystkie litery, co jest bardzo ważne. I wybrać szybciutko numer telefonu do studia, zgłosić się po 100 zł. 9-literowe słowo. Jakie? O jakie słowo chodzi? Gwiazdka 7301. 704-304-301 i czekam na drugiego zwycięzcę. Drugiego zwycięzcę, który jeszcze nie śpi. Może z tego typu zagadką sobie poradzicie lepiej. Przed chwilką była zagadka taka troszkę na skojarzenia, a tutaj po prostu trzeba wiedzieć. Tutaj nie spodziewam się jakiegoś takiego długiego myślenia, kombinowania. 9 liter, jedno słowo. Dobry wieczór. Poproszę o odpowiedź. Wieczór. Flamaster. Flamaster, no i bardzo dobrze, gratuluję wygranej. 100 zł dla pana, proszę bardzo. Tak właśnie wygrywa się pieniądze w tym programie. Druga osoba wygrała, a ja bym chciała jeszcze więcej zwycięzców w tym programie. Poproszę o kolejną zagadkę. Lecimy, kochani, nie ma czasu do stracenia, musimy szybciutko kolejną zagadkę rozwiązać. Znów mamy 9 liter na ekranie, znów walczymy o 100 zł. Teraz literki zupełnie inne, zagadka jest inna, także skupmy się, żeby nie przeoczyć niczego, żeby nie podawać mi odpowiedzi, które już były, bo błyskawicznie usłyszałam telefon i pewnie teraz ktoś z was już chciałby wybrać numer, ale już odpowiedź padła w studiu. Więc teraz myślimy nad kolejnym słowem, 9-literowym słowem i nie czekamy. Jeżeli będziecie mieć pomysł, to szybciutko wybieramy numer. Pan przed chwilką błyskawicznie do mnie trafił, żeby nie było teraz tak, że ktoś was wyprzedzi. Jakie teraz jest słowo na ekranie? To słowo jest na ekranie, 9-literowe, również 9-literowe, czyli nie wybieramy kilku liter, tylko po prostu wszystkie musimy uporządkować w odpowiedniej kolejności. Tutaj może troszeczkę bardziej literki pomieszane, ale powinno się udać, powinniście skojarzyć. 9 literek, jedno słowo, 100 zł. No. No jak wam idzie? Czy udało się może, nie wiem, znaleźć pierwszą literkę, na coś wpaść, skojarzyć troszeczkę?
o jakie słowo może chodzić, upewnij się, czy aby na pewno wykorzystać wszystkie litery. To jest bardzo ważne, bo jeżeli pominiesz jakąś literkę, to znaczy, że nie o to słowo chodziło. To nie jest tak, że wybierasz kilka liter, tylko musisz uporządkować wszystkie literki tak, żeby miały sens, żeby to było słowo dziewięcioliterowe. Walczymy o 100 zł i czekam na kolejnego gracza, kolejnego zwycięzcę. Błyskawicznie, w ciągu ostatniej minutki dosłownie usłyszałam dwa telefony i oddałam po 100 zł. Jest kolejny telefon. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Dobry wieczór, nietoperz. Nietoperz. No i bardzo, bardzo dobrze. Pan właśnie wygrał 100 zł. Mam nadzieję, że pan się cieszy. Ja się bardzo cieszę, że mam kolejnego zwycięzcę. Widzę, że tego typu zagadki wam się spodobały. Poproszę o... O, właśnie chciałam poprosić o kolejną zagadkę tego typu. Nie muszę prosić, bo już jest na ekranie. Kolejne słowo, 9 liter. Jakie mamy literki? STAUTEKTA. Te literki T ułożyły nam się tak pionowo. No słuchajcie, na razie nie wiadomo, jakie to słowo. Nie jest to na pewno stał, tek, ta. Dwie literki A, trzy T. Jakie to słowo? Może ktoś z was szybciutko skojarzy? 100 zł. Jeżeli masz pomysł, to nie czekaj, tylko szybciutko wybierz numer. Gwiazdka 7301 704 304 301. Zgłaszamy się do studia i zabieramy kolejną stówkę. Świetnie wam idzie z tego typu zagadkami, chyba lepiej niż z tą pierwszą. Tutaj po prostu nie kombinujemy za bardzo, tylko jeżeli masz pomysł, jeżeli wykorzystałeś wszystkie literki, jeżeli ułożyłeś dziewięcioliterowe słowo, to masz szansę na wygranie pieniędzy. Po prostu musisz podjąć decyzję, wybrać numer, zgłosić się do studia. Pierwsza zagadka wydawała mi się, że prosta, bo czym można jechać, ale widzę, że był problem, były oryginalne pomysły. Mnie bardzo się ta zagadka podobała, ale niewątpliwie szło nam z nią zdecydowanie gorzej niż z zagadkami tego typu, takimi literowymi. Układamy literki, układamy je w odpowiedniej kolejności. Fajne jest to, że tutaj właściwie wszystko wiadomo. Jeżeli ułożysz litery w odpowiedniej kolejności, sprawdzisz, upewnisz się, że wszystkie są wykorzystane, no to wiesz, że masz prawidłową odpowiedź i wtedy po prostu wybierasz numer. Teraz czekam na kolejnego gracza, kolejnego zwycięzcę. STAUTEKTA. 9 liter do wykorzystania koniecznie. No koniecznie musimy wszystkie wykorzystać. Jeżeli masz pomysł, to zapraszam. No, jakie to słowo? Słyszę, że no, reżyser mi tutaj mówi, że to nie jest tak popularne słowo jak flamaster czy nietoperz. No, nie jest to słowo, którym posługujemy się na co dzień, ale ktoś z was powinien je znać. Reżyser mówi, że jest to słowo cenne. Cokolwiek to znaczy, ja nie mam pojęcia, ale może komuś z was ta podpowiedź pomogła. Jakie to słowo? STAUTEKTA. W każdej chwili spodziewam się telefonu, w każdej chwili ktoś z was może wygrać 100 zł. Z tymi zagadkami idzie nam bardzo, bardzo sprawnie. No ja tutaj nie będę was pospieszać. Sami wiecie, że w każdej chwili możecie trafić do studia i wygrać 100 zł. Szybka stówka, kolejna stówka już do wygrania. Czekam na jedną osobę, która skojarzy. Wiem, że jest coraz później. Tak naprawdę część z was pewnie już tam troszkę przysypia. No i ciężko jest teraz myśleć, ciężko jest kombinować. Część z was pewnie nie bardzo jest w stanie rozwiązać zagadki, bo teraz na przykład jest świetna impreza, albo właśnie wybieracie się gdzieś, żeby sobie wyjść, na przykład do klubu, więc teraz nie macie czasu na to, żeby szukać odpowiedzi, układać literki, zastanawiać się. No tutaj fajne jest to, że nie ma koperty, także nie powinno być wątpliwości. Sam możesz upewnić się, czy masz prawidłowe rozwiązanie. Jeżeli wykorzystałeś wszystkie litery, jest naprawdę bardzo duża szansa, że właśnie o to słowo chodzi. W zasadzie 100%. Może przepisz sobie te literki na kartce, sprawdź wszystko, skreśl, czy aby na pewno wszystkie wykorzystałeś. Jeżeli wykorzystałeś wszystkie, to zgłoś się po 100 zł. Czekam na kolejnego zwycięzcę. No, budzimy się i nie czekamy, tylko szybciutko wybieramy numer. Czekam na kolejną osobę, która ma jakiś pomysł, która skojarzyła, która jeszcze nie śpi. Chcę taką osobę wynagrodzić. Płacę 100 zł za myślenie, za kombinowanie i za refleks, za to, że szybko wybierzesz numer. Gwiazdka 7301 704 304 301. Jeżeli ktoś z ma pomysł, zapraszam do studia. Zapraszam z prawidłowym rozwiązaniem, z tym jednym dziewięcioliterowym słowem. STAUTEKTA.
wiem, że te trzy literki T, które się tak ułożyły pionowo, no i jeszcze te dwie literki A, które gdzieś tam muszą się znaleźć, na pewno wam zadanie utrudniają, ale mam nadzieję, że sobie z tą zagadką poradzicie, na pewno sobie poradzicie, co tu dużo mówić, na pewno ktoś za chwilkę tutaj do mnie trafi. Wyjaśniłam zagadkę, już nic więcej powiedzieć nie mogę. Pewnie was troszkę korci, żeby wybrać sobie kilka literek, żeby z kilku literek ułożyć słowo. Nie, kochani, układamy słowo ze wszystkich liter. Te osoby, które ułożyły jakieś krótkie słowo, tak na szybko zerknę, ale nie wiem, może być słowo tak, kat, nie wiem. Dobra, kochani, nie będę kombinować, nie będę może za bardzo kombinować, ale układamy słowo ze wszystkich literek, dobrze? Nie wybieramy sobie kilku liter, tylko układamy po prostu ze wszystkich. Wszystkie literki są podane na ekranie i ze wszystkich literek układamy to słowo. No? Jeszcze tutaj reżyser mówi, że scout mógłby być, no ale nie może być, bo musimy ułożyć słowo z 9 liter. Ustka, gdyby ktoś myślał o wakacjach, też nie może być, też za krótkie. 9-literowe słowo, słowo ze wszystkich liter. No, słowo 9-literowe, tyle mogę powiedzieć, żeby tutaj nie było żadnych wątpliwości. I chciałabym też usłyszeć słowo prawidłowe, żebyście też za bardzo nie kombinowali. Bo słyszę, że w reżyserce strasznie kombinują. Gwiazdka 7301 704 304 301 to są numery telefonu do studia. Dobry wieczór, poproszę o to słowo. Dobry wieczór, statuetka. Statuetka, no oczywiście, że tak. Cenne słowo statuetka. Statuetki zwykle są cenne i 100 zł dla pana. Bardzo się cieszę, zamiast statuetki, zamiast Oscara jest 100 zł. 100 zł dla pana i poproszę o kolejną zagadkę. I znowu 9 liter, znowu zagadka tego samego typu. Widzę, że reżyser trzyma się tego typu zagadek, które rozwiązujecie, z którymi sobie radzicie, które szybciutko rozwiązujecie, sprawnie. Teraz zupełnie inne literki. No i zobaczcie, teraz nam się 3 literki A ułożyły, tak tym razem poziomo, ale w jednej linii, tak jak przed chwilką literka T. Co teraz my tutaj mamy? G, L, K, A, 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 T, Y, K, tyk. G, L, K, A, 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 tyk. No dziwne, dziwne słowo. Na razie z niczym się nie kojarzę, ale może wam z czymś się szybciutko skojarzy i ktoś z was szybciutko zgłosi się po pieniądze. G, L, K, no na pewno te trzy literki A nam tutaj zadanie nie ułatwiają. Dobra wiadomość jest taka, że gdzieś tam pomiędzy tymi literkami muszą być jeszcze inne litery, no bo raczej litery A nie stoją obok siebie, także tak myśląc logicznie musimy powrzucać pomiędzy te literki A inne litery, które są podane na ekranie. Co jest ważne? Ważne jest to, że to również jest słowo 9-literowe. Nie wybieramy sobie kilku liter, tylko układamy słowo ze wszystkich liter, które są widoczne na ekranie i walczymy o 100 zł. 9-literowe słowo. Mam nadzieję, że ktoś z was na nie wpadnie. Wiem, że potrzebujecie chwilki, być może kartki długopisu. Może już teraz ciężko się pisze, bo jest dość późno. Wszystko przez to zmęczenie. Ale ktoś z was powinien sobie z tą zagadką poradzić. Może sobie warto naprawdę te literki zapisać. Może ktoś pomóc w rozwiązaniu zagadki. Nie w pisaniu, mam nadzieję, że tak źle nie jest. Nie zasypiamy, nie zasypiamy. Wybieramy numer, kombinujemy, układamy słowo. Jest telefon. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Dobry wieczór. Galaktyka. Galaktyka. No i bardzo dobrze. Pan właśnie wygrał 100 zł. Serdecznie panu gratuluję. Błyskawiczna odpowiedź i szybciutki telefon. W związku z tym poproszę o kolejną zagadkę. Lećmy dalej. No szkoda czasu i zagadka tego samego typu, tym razem literki nie ułożyły nam się pionowo, poziomo, ale w żaden sposób, no chociaż ja wiem, może nie są tak strasznie pomieszane. No dobrze, przypominam, 9 liter, układamy z nich jedno słowo, jeżeli ktoś już wie, jakie to słowo, wybiera numer i wygrywa 100 zł. Zgłasza się po 100 zł, nie ma na co czekać. Jeżeli zna się rozwiązanie, czekam na kolejnego zwycięzcę. 9 liter, jeszcze raz przypominam, musi to słowo składać się ze wszystkich liter, które są podane na ekranie. Dobra wiadomość jest taka, że to słowo jest tutaj, tylko trzeba je odpowiednio ułożyć.
może nie tak bardzo te literki są pomieszane. W każdym razie czekam w studiu i chciałabym komuś z was oddać 100 zł, 100 zł dla kogoś, kto zna rozwiązanie. Gwiazdka 7301 z komórek 704-304-301 z telefonów stacjonarnych. No to już która zagadka? Słuchajcie, nie wiem ile osób trafiło do studia, bo trafiło bardzo, bardzo dużo i nie jestem w stanie was wszystkich niestety policzyć. Chociaż pamiętam wasze pomysły. Piąta zagadka literowa. Panowie w reżyserce policzyli, nawet liczenie im chwilkę zajęło. W sumie szósta zagadka w dzisiejszym programie. Bardzo sprawnie nam idzie. Chyba się obudziliście. Słuchajcie, kolejna stówka do wygrania. Może te kwoty nie są jakoś tak oszałamiające, ale reżyser mówi, że jeżeli nam coś zostanie na koniec programu, a koniec już niedługo, to spróbuję jeszcze podwyższyć nagrodę. Na razie walczymy o 100 zł. I kto z was wie, jakie to słowo? Dziewięć liter, jedno słowo. Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Witam. Szarlotka. Szarlotka, no właśnie, zjadłabym taką szarlotkę teraz, mimo że jest tak późno. Szarlotka, super, pan właśnie wygrał 100 zł i bardzo się cieszę. Ciekawe, co teraz dla nas przygotował reżyser. Bardzo proszę, żebyśmy szybciutko pokazali kolejną zagadkę na ekranie, bo szkoda czasu i chciałabym rozdać kolejną stówkę. Znowu 9 liter, znowu jedno słowo, no i kto pierwszy, ten lepszy. Ja już tutaj nie muszę tłumaczyć chyba, prawda? Po prostu układamy literki w kolejności. Znów 9-literowe słowo, czyli wszystkie litery muszą być wykorzystane. Macie to słowo na ekranie, pokombinujcie teraz, może szybciutko. Usłyszę telefon równie szybko jak przed chwilką. Kolejna zagadka. Świetnie idzie. Sporo zagadek, jak widzicie, przygotował reżyser dzisiaj dla was. Bardzo, bardzo się cieszę, że wygrywacie pieniądze. Bardzo się cieszę też, że nie śpicie, bo to różnie, różnie jest. No czasem, chyba tydzień temu były takie sytuacje, że no cisza, cisza. Zastanawiałam się, czy wszyscy śpią. No ale może teraz, dzisiaj akurat jest więcej osób przed telewizorem. Mam nadzieję, że nie zasypiacie tam oglądając program, tylko staracie się rozwiązywać i szybciutko reagujecie, wybieracie numer. Jeżeli nie jesteś sam, może warto kogoś poprosić o pomoc, może warto zapytać, może ktoś skojarzy szybciej. Wtedy szybciutko wybrać numer, no wygraną trzeba będzie się podzielić. 100 zł, może kwota taka... No może nie strasznie duża, ale reżyser mówi, że 150 zł, żebym już nie marudziła, że płaci więcej. 150 zł może, żeby się podzielić. Właśnie, żeby podzielić tę kwotę na pół, albo komuś po prostu oddać 50 zł za pomoc, bo pomógł ułożyć jakieś literki, albo powiedział, że coś jest nie tak. 9 liter, jedno słowo, 150 zł. 150 zł do wygrania. Jeżeli ktoś z was ma pomysł, nie czeka, tylko szybciutko wybiera gwiazdkę 7301 albo 704-304-301. Dobry wieczór, jakie to słowo? Dobry wieczór. Jaka jest odpowiedź? Saneczki. Szczeniaki. Szczeniaki. Ojej. Nie, ja myślałam, że tak i słyszałam tam jakąś panię w oddali. No i jak saneczki, zobaczcie, nie, policzmy, bo dobra, odłożę drinka, policzymy te literki. 9 liter, S-A-N-E-C-Z-K-I. No i co się stało? Pan pominął jedną literkę. Ja powiedziałam, że musimy wykorzystać wszystkie litery. Cały czas mówiłam, przepiszcie sobie na kartkę, żeby się nie pomylić. Skreślajcie. No słuchajcie, była błędna odpowiedź. I teraz ktoś z was może szybciutko tę odpowiedź poprawić. No niestety. Pierwsza wpadka w dzisiejszym programie. 300 zł od reżysera. Pamiętajcie, że to nie jest słowo saneczki. No dlaczego nie? No bo teraz ktoś może sobie pomyśleć, no jak to pan trafił do studia, powiedział saneczki, przecież to jest świetna odpowiedź. Przecież wszystko się zgadza i ja tutaj nie chciałam oddać nagrody. No dlaczego? Popatrzmy na tę zagadkę, skupmy się, no bo szkoda, że tak się stało, ale niby saneczki, ale jest o jedną literkę Z za dużo. Saneczki mają 8 liter. Jak sobie policzycie na palcach czy na kartce te literki, ja to przed chwilką zrobiłam, no to jest 8 liter, nie 9. No saneczki nie mogą być. Jest o jedną literkę Z za dużo i niestety przez tą literkę Z nie mogę panu oddać pieniędzy. Strasznie, strasznie mi przykro. Kto z was
powiem, jak naprawdę powinno brzmieć to słowo. Saneczki, no gdybyśmy mogli użyć 8 liter, tak, gdybyśmy mogli wybrać sobie kilka liter, super. No ale mówiłam od początku, nie mam koperty, to jest 9-literowe słowo, tak jak 4 czy 5 poprzednich zagadek, czy może nawet już 6, 9-literowe słowo, nie saneczki, o 1 literkę Z za dużo. Kto poprawi? Kto poprawi? 300 zł w tej chwili do wygrania, czyli to jest chyba dobra wiadomość, akurat w tym całym, w tym wszystkim, co się przed chwilką stało, najlepsza, bo kolejna osoba po prostu może wygrać więcej pieniędzy, jest większa mobilizacja, tylko ktoś z was musi mi powiedzieć, jakie to słowo. Nie saneczki. Saneczki, no prawie dobrze, ale niestety o 1 literkę za mało. 8-literowe słowo, policzmy jeszcze raz. S-A-N-E-C-Z-K-I. 8 liter. 8 liter ma być 9-literowe słowo. Jest to o 1 literkę Z za dużo. Kto się zorientował? Bo może ktoś od początku wiedział, że to nie są saneczki, ale znał to słowo. No i teraz myślał, że już stracił szansę na wygranie pieniędzy, a tak naprawdę może wygrać dwa razy więcej. Kto spróbuje? Kto wybierze numer? Kto poda mi prawidłowe rozwiązanie i zabierze tym razem 100 złotych? Nawet jeżeli już dzisiaj w programie wygrałeś albo po prostu zgłosiłeś się do mnie, miałeś okazję podać jakąś odpowiedź i się nie udało, no niestety, to teraz możesz to zmienić. Możesz wybrać numer i szybciutko podać mi odpowiedź. Była błędna odpowiedź. Przed chwilką pan podał mi słowo saneczki, słowo 8-literowe, a ja bardzo prosiłam, żebyście się upewnili, czy aby na pewno wszystkie litery są wykorzystane. To musi być słowo 9-literowe. Wszystkie litery musimy wykorzystać. S-A-N-E-C-Z-Z-K-I. Dwie literki Z są widoczne na ekranie. To słowo jest widoczne na ekranie, tylko musimy je odpowiednio uporządkować. 500 daje nam reżyser i mówi, no zastanówmy się, skupmy, bo ja nie chcę więcej słyszeć odpowiedzi saneczki. Słuchajcie, nawet gdybym usłyszała 3 czy 4 razy odpowiedź saneczki, nie będę wam mogła zapłacić. To jest 8-literowe słowo, a my szukamy słowa 9-literowego. Wszystkie litery muszą być wykorzystane. Dwie literki Z są na ekranie. Skupmy się, poszukajmy tego słowa. Nie saneczki, więc co? Może ktoś już wie. Słuchajcie, ja nie wiem, ja czekam. Ja tylko wiem, że to nie jest odpowiedź saneczki. Za saneczki zapłacić wam nie mogę. Nie saneczki. Więc? Pół tysiąca do wygrania. Sytuacja jest trudna, bo są bardzo duże pieniądze do wygrania w tej chwili. A była błędna odpowiedź. Nie jestem pewna, czy jedna osoba znajdzie szybciutko to słowo, tak żeby nie powtórzyć błędnej odpowiedzi. Cały czas przypominam, to nie są saneczki. Saneczki mają 8 liter, szukamy słowa 9-literowego. 9 liter musi mieć to słowo. O jakie słowo może chodzić? No nie saneczki, na pewno nie saneczki. Kto wie? Reżyser mówi, że jeżeli ktoś z was lubi psy, to powinien wiedzieć, jakie to słowo. Ale to o co chodzi? O jakąś rasę psa? No słyszę, że niekoniecznie o rasę. Reżyser mówi, że no są dorosłe psy, ale zanim są dorosłe, to... No nie wiem o co mu chodzi, ale mówię, że zanim pies jest dorosły, to... No i tutaj zawiesza głos i mówi, no teraz niech widzowie pokombinują, jakie to słowo. No tak, na pewno to nie są saneczki, bo raz, że mają 8 liter, a dwa, że saneczki no za bardzo nam się z psami nie kojarzą. No to jakie to słowo? Jakie słowo możemy ułożyć ze wszystkich liter. Jeszcze raz przypominam. Pół tysiąca do wygrania w tej chwili. Były zagadki po 100 złotych.
Zgłaszaliście się, udawało się, ale teraz była pomyłka. Czy się uda? Czy się uda tym razem? Bo mamy dużo większe pieniądze, 500 dla jednej osoby. Coś związanego z psami. Nie saneczki. Zresztą reżyser mówi, że raczej by nie dawał saneczek, no bo jest lato, no jak na saneczkach? No teraz ciężko było przy takiej pogodzie na saneczkach jeździć. O, zobaczcie, udało nam się znaleźć hasło do pierwszej zagadki, saneczki, czy można jeździć, ale to już historia, no już... Bardzo proszę, żebyście mi teraz tego hasła nie podawali, dobrze? Szukamy słowa 9-literowego, słowa, które składa się ze wszystkich liter, które są widoczne na ekranie. 9 liter, 500 do wygrania. Uwaga, 800 zł, 800 zł do wygrania. Wydaje mi się, że reżyser coś czuje, że chyba może być problem, że ciężko jest z tą zagadką. Wszyscy myśleli chyba, że chodzi o saneczki. Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że jest jedna osoba przed telewizorem, która sobie z tą zagadką poradziła, no ale rzeczywiście troszkę już czekam na telefon, być może jeszcze myślicie, jeszcze kombinujecie, bo teraz się sugerujecie tymi saneczkami. Pamiętajcie, że saneczki mają 8 liter, a nam chodzi o słowo 9-literowe. To nie są saneczki, coś innego. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301, ale wybieramy numer telefonu do studia, tylko znając rozwiązanie, prawidłowe rozwiązanie, upewnij się, czy wykorzystałeś wszystkie litery. Jeżeli myślisz o saneczkach, nie wybieraj numeru, nie o to słowo nam chodzi. To nie jest hasło, które jest warte 800 zł. Duże pieniądze, ale za prawidłowe rozwiązanie. Nie saneczki, usłyszałam saneczki, była błędna odpowiedź, teraz chcę wam zapłacić naprawdę dużo pieniędzy. O, zobaczcie, tutaj gdzieś w okolicy moich kolan miga napis nie saneczki, żeby nie było problemów. No właśnie, kto skojarzy teraz? Nie saneczki więc... Dobra, 800 zł. Naprawdę warto teraz pokombinować, warto się postarać. 800 zł do wygrania. 9-literowe słowo. 9-literowe słowo, którego wciąż szukamy i jeszcze się nie udało znaleźć. Układamy słowo. Może warto sobie te literki rozpisać. Przed chwilką była błędna odpowiedź. Tutaj reżyser napisał nie saneczki. Dlaczego? Dlatego, że saneczki mają 8 liter. Musimy jeszcze jedną literkę tam dodać. Jest to literka Z, która została pominięta. Gdzie ją wrzucić? Gdzie ją wstawić? To nie mogą być przypadkowo ułożone litery, bo przypadkowo one są ułożone tutaj na ekranie. Pan prawie odczytał to słowo, tylko że pominął jedną literkę. Pewnie tak na szybko wybrał pan numer i udało się niestety pominąć jedną literę, ale mam nadzieję, że ktoś z was teraz wykorzystał wszystkie literki i że udało się ułożyć takie słowo, które będzie pasować. Rzeczywiście słowo 9-literowe. Upewnij się i wybierz numer, jeżeli znasz odpowiedź. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, nie wybieraj numeru, bo to bez sensu. Dzisiaj naprawdę dużo telefonów było w studiu. Nie ma problemu z trafieniem do studia. Może być natomiast problem ze skojarzeniem, z pomysłem. Nie masz pomysłu? Nie wybieraj numeru, nie blokuj otwartej linii, natomiast jeżeli masz pomysł, czekam właśnie na ciebie. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Nie saneczki, cały czas powtarzam, że nie saneczki, saneczki mają 8 liter. Zobaczcie, jest o jedną literkę Z za dużo. Kto tutaj wykaże się wiedzą, umiejętnością układania liter? Bo z tym też może być problem. Słuchajcie, może część z was sobie pomyślała, a takie łatwe zagadki, nawet nie będę wybierać numeru, no przecież to jest tak łatwe, że na pewno ktoś trafi tutaj do studia i wygra pieniądze. A zobaczcie, akurat z tą konkretnie zagadką mamy pewien problem, prawda? Bo przed chwilką do studia trafił pan i powiedział saneczki. I niestety to jest błędne odpowiedź, bo ma 8 literek, a nie 9. Kto to poprawi i kto udowodni nam, że zasługuje naprawdę na bardzo, bardzo duże pieniądze. Cieszę się z tego, że reżyser zwiększył nam wygraną 800 zł. 800 zł za 9-literowe słowo, za jedno słowo, ale literki muszą być odpowiednio ułożone. Litery są podane na ekranie. Nie saneczki. Jeżeli jeszcze raz usłyszę saneczki, to się załamie. Chodzi nam o inne słowo. Słowo 9-literowe, nie 8-literowe. Reżyser coś tutaj podpowiada, że jest to coś związanego z psami, i że osoby, które lubią psy, powinny wiedzieć, o jakie słowo chodzi.
Nie wiem, czy ta podpowiedź wam pomoże, bo to jest taka trochę mętna odpowiedź, ale może komuś cokolwiek pomogła. Dziewięciolitrowe słowo, tyle mówię od siebie. Od samego początku tego typu zagadek powtarzałam, że chodzi nam o słowa, których nie układamy z kilku liter. Nawet raz przy jednej zagadce ułożyłam kilka słów z kilku liter i powiedziałam, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ułożyć słowo dłuższe. Dziewięcioliterowe. No i właśnie o takie słowo mi chodzi, właśnie na takie słowo teraz czekam i czekam wciąż na kogoś z was, na jedną osobę, która sobie z tą zagadką poradziła i która oczywiście szybciutko wybrała numer, no bo jeżeli jesteś teraz przed telewizorem, ułożyłeś to słowo i tak sobie myślisz, wybrać numer czy nie, pewnie i tak zaraz ktoś wybierze numer i trafi do studia. Nie poddawaj się, 800 zł, o takie pieniądze walczymy, duże pieniądze, prawda? 800 zł, które możesz wygrać, układając jedno słowo. Ale dlaczego tak duża wygrana? Tutaj ja się troszkę załamałam, ale reżyser też się troszkę niestety załamał, że nam tego słowa nie udało się znaleźć, nie udało się go jeszcze ułożyć, bo była pomyłka. No, mam nadzieję, że nikt z was tej pomyłki tutaj nie powtórzy w studiu. Nie saneczki, żeby nie było żadnych wątpliwości. Nie chodzi nam o sanki, nie saneczki, dokładnie saneczki. Szukamy czegoś innego, dziewięcioliterowego słowa. Tutaj pan, no dobrze pan pomyślał, no udało się ułożyć słowo, świetnie. Tylko pan tak troszkę odczytał po prostu te litery, które są na ekranie. Jeszcze nie wszystkie, a nam chodzi o to, żeby je odczytać, ale wszystkie. Czyli to musi być słowo dziewięcioliterowe. Po pierwsze dziewięcioliterowe, a po drugie te dziewięć liter musi się zgadzać. Czyli to dokładnie muszą być te literki. S-A-N-E-C-Z-Z-K-I. Dziewięć liter, które mamy podanych i z tych literek musimy ułożyć jedno słowo. Jedno dziewięcioliterowe słowo warte 800 zł. Naprawdę duże pieniądze. Myślę, że naprawdę warto wybrać numer, ale znów nikogo z was nie słyszę, mimo że strasznie bym chciała. Nie wiem, być może jeszcze myślicie, może jeszcze potrzebujecie chwilki. Nie ukrywam, że już bym chciała kogoś z was tutaj w studiu usłyszeć i oddać komuś z was 800 zł. Naprawdę duża wygrana. A rzadko się zdarza, żebym oddawała tak duże pieniądze. Na początku zgłaszaliście się po 100 zł. Czy teraz nie warto spróbować? Jeżeli nawet już dzisiaj wygrałeś, wygraj 100 zł. Najpewniej. Bo jedna osoba do tej pory wygrała, nie, zaraz kochani, chyba wszyscy wygraliście po 100 zł, sporo osób rzeczywiście, ale teraz jest szansa na 800 zł, czyli dużo, dużo więcej pieniędzy, 800 zł, wydaje mi się, że to jest taka wygrana, jak w sumie wszyscy wygraliście dzisiaj w programie, mniej więcej. Teraz jedna osoba ma szansę zabrać te pieniądze, dlaczego? Dlatego, że była pomyłka i reżyser też mówi, no dobra Monia, no dam troszkę więcej pieniędzy, w porządku, już trzeba troszkę chyba zmobilizować widzów. Poza tym też troszkę marudziłam, że no jeżeli ktoś pomoże, jeżeli jesteście teraz na imprezie, jest więcej osób wygraną, trzeba będzie podzielić. A co tutaj dzielić, jeżeli mamy 100 zł? Nie ma za bardzo jak. No po 50 zł, kochani. Chciałam większe pieniądze, reżyser dał 150 zł. Usłyszałam telefon, już miałam nadzieję, że oddam komuś z was pieniądze. No i co? I usłyszałam telefon z nieprawidłową odpowiedzią, z odpowiedzią błędną, ośmioliterową, saneczki. Czekam na jakąś inną propozycję, czekam na jakiś inny pomysł, bo musi być to słowo dokładnie dziewięcioliterowe. Co więcej, musi składać się z tych liter, które są widoczne na ekranie. Ta zagadka nie polega na tym, żebyście wybierali sobie kilka liter i z tych liter układali słowo. Polega na tym, żebyście ułożyli słowo ze wszystkich liter, które są widoczne na ekranie. 800 zł dla jednej osoby, no albo dla kilku, ale i tak jedna osoba wybiera numer. Jeżeli jesteście teraz w grupie, możecie sobie pomóc, możecie poukładać te literki w odpowiedniej kolejności. Mam nadzieję, że się uda. Trzymam oczywiście kciuki za was, albo za tę jedną osobę i mam nadzieję, że za chwilkę ktoś z was zgłosi się po 800 zł. Dziewięcioliterowe słowo. Jakie? Reżyser mówi, że to jest coś związanego z psem. O co może chodzić? Jakie słowo przede wszystkim? Bo tutaj moglibyśmy kombinować, co nam się kojarzy z psem, ale chodzi konkretnie o to słowo. O to jedno dziewięcioliterowe słowo. Reżyser mówi, że jest to słowo na szy, więc nie saneczki, na pewno. No kończmy tę zagadkę. Tak nam dobrze szło z tymi zagadkami literowymi. Telefon za telefonem. Teraz też usłyszałam szybciutko telefon, ale był to telefon z odpowiedzią błędną, niestety. Wykorzystaj to, że ktoś inny się pomylił. No to jest okropne, ja wiem, ale taka jest prawda, kochani. Było 150 zł, teraz mamy 800 zł, a wy możecie na tym skorzystać tak naprawdę, że była błędna odpowiedź. Po pierwsze dlatego, że reżyser zwiększył wygraną. Po drugie, być może miałeś to słowo, może już skojarzyłeś. Tylko tak sobie pomyślałeś, a nie będę wybierać numeru. No i teraz ktoś się pomylił. Ty masz
szansę, żeby szybciutko ten numer wybrać i skorzystać na tym. Wygrać naprawdę duże pieniądze. 800 zł, 9-literowe słowo. Kto mi powie, o jakie słowo chodzi? Czy ktoś skojarzył? Czy ktoś ułożył wszystkie literki i jest pewny, że wszystkie wykorzystał, że właśnie o to słowo chodzi? Jeżeli kojarzy się z psami, no to super. To tym bardziej powinieneś szybciutko zgłosić się do mnie do studia. Jeszcze raz podkreślam, nie saneczki. Nie chodzi o to, żebyście wybierali sobie kilka literek, tylko chodzi o to, żeby to było słowo składające się ze wszystkich liter. 800 zł, słowo, które zaczyna się literką S, druga literka to Z, czyli saneczki tak by nie mogły być. No i gdzieś tam jeszcze musi być na pewno jedna literka Z, którą pan przed chwilką układając słowo saneczki pominął. O jakie słowo może chodzić? Kto sobie poradzi z tą zagadką? Słuchajcie, okazało się, że to jest tak naprawdę trudniejsze niż się wydawało, więc oprócz pieniędzy na pewno, no i to sporych pieniędzy, 800 zł, na pewno duża satysfakcja, że się udało rozwiązać zagadkę, na której no ktoś inny, mówiąc wprost, poległ, no bo usłyszałam błędną odpowiedź, była odpowiedź 8-literowa, teraz szukamy słowa 9-literowego. Trzeba się zastanowić, trzeba pomyśleć, nie wybieramy numeru tak na szybko. Ja czasem mówię, dobra, wybierzcie, spróbujcie, traficie do mnie do studia, strzelajcie, proszę o odpowiedź. Ciągnę czasem za język, mówię, nie o to chodziło, ale tutaj no, nie miałam szansy, bo pierwsze słowo się liczy, pierwsza odpowiedź. Byłam zdziwiona, mówię, saneczki, no ale jak to, zaraz sprawdzę, ale nie, widzę dwie literki Z, no i nie mogłam panu oddać nawet nagrody pocieszenia, nie ma takiej nagrody, jest 800 zł, duże pieniądze, ale za prawidłową odpowiedź. 9-literowe słowo, o jakie słowo może chodzić? Kto zasłużył na te pieniądze? Kto będzie miał olbrzymią satysfakcję z tego, że był lepszy od pozostałych? No i duże pieniądze w kieszeni, 800 zł. Dobra, ja proponuję, żebyśmy wybrali razem numer telefonu do studia, co wy na to? Gwiazdka 7301, jeśli dzwonicie z komórek, albo jeśli dzwonicie z telefonu stacjonarnego 704 304 301. No i ciekawe, czy ktoś wybiera numer? Wybieramy numer tylko, jeżeli wiemy, jakie to jest słowo. No i musimy pamiętać, że to nie są saneczki. Złotych. Nawet jeżeli już dzisiaj w programie wygrałeś albo po prostu zgłosiłeś się do mnie, miałeś okazję podać jakąś odpowiedź i się nie udało, no niestety, to teraz możesz to zmienić. Możesz wybrać numer i szybciutko podać mi odpowiedź. Była błędna odpowiedź. Przed chwilką pan podał mi słowo saneczki, słowo 8-literowe, a ja bardzo prosiłam, żebyście się upewnili, czy aby na pewno wszystkie litery są wykorzystane. To musi być słowo 9-literowe. Wszystkie litery musimy wykorzystać. S, A, N, E, C, Z, Z, K, I. Dwie literki Z są widoczne na ekranie. To słowo jest widoczne na ekranie, tylko musimy je odpowiednio uporządkować. 500 daje nam reżyser i mówi, no zastanówmy się, skupmy, bo ja nie chcę więcej słyszeć odpowiedzi saneczki. Słuchajcie, nawet gdybym usłyszała 3 czy 4 razy odpowiedź saneczki, nie będę wam mogła zapłacić. To jest 8-literowe słowo, a my szukamy słowa 9-literowego. Wszystkie litery muszą być wykorzystane. Dwie literki Z są na ekranie. Skupmy się, poszukajmy tego słowa. Nie saneczki, więc co? Może ktoś już wie. Słuchajcie, ja nie wiem, ja czekam. Ja tylko wiem, że to nie jest odpowiedź saneczki. Za saneczki zapłacić wam nie mogę. Nie saneczki. Więc? Pół tysiąca do wygrania. Sytuacja jest trudna, bo są bardzo duże pieniądze do wygrania w tej chwili. A była błędna odpowiedź. Nie jestem pewna, czy jedna osoba znajdzie szybciutko to słowo.
tak żeby nie powtórzyć błędnej odpowiedzi. Cały czas przypominam, to nie są saneczki. Saneczki mają 8 liter, szukamy słowa 9-literowego. 9 liter musi mieć to słowo. O jakie słowo może chodzić? No nie saneczki, na pewno nie saneczki. Kto wie? Reżyser mówi, że jeżeli ktoś z was lubi psy, to powinien wiedzieć, jakie to słowo. Ale to o co chodzi? O jakąś rasę psa? No słyszę, że niekoniecznie o rasę. Reżyser mówi, że no są dorosłe psy, ale zanim są dorosłe, to... No nie wiem o co mu chodzi, ale mówię, że zanim pies jest dorosły, to... No i tutaj zawiesza głos i mówi, no teraz niech widzowie pokombinują, jakie to słowo. No tak, na pewno to nie są saneczki, bo raz, że mają 8 liter, a dwa, że saneczki no za bardzo nam się z psami nie kojarzą. No to jakie to słowo? Jakie słowo możemy ułożyć ze wszystkich liter. Jeszcze raz przypominam. Pół tysiąca do wygrania w tej chwili. Były zagadki po 100 zł. Zgłaszaliście się, udawało się, ale teraz była pomyłka. Czy się uda? Czy się uda tym razem? Bo mamy dużo większe pieniądze. 500 dla jednej osoby. Coś związanego z psami. Nie saneczki. Zresztą reżyser mówi, że raczej by nie dawał saneczek, no bo jest lato. No jak na saneczkach? No teraz ciężko było przy takiej pogodzie na saneczkach jeździć. O, zobaczcie, udało nam się znaleźć hasło do pierwszej zagadki, saneczki. Czym można jeździć, ale to już historia, no już... Bardzo proszę, żebyście mi teraz tego hasła nie podawali, dobrze? Szukamy słowa 9-literowego, słowa, które składa się ze wszystkich liter, które są widoczne na ekranie. 9 liter, 500 do wygrania. Uwaga, 800 zł, 800 zł do wygrania. Wydaje mi się, że reżyser coś czuje, że chyba może być problem, że ciężko jest z tą zagadką. Wszyscy myśleli chyba, że chodzi o saneczki. Mam nadzieję, że nie, mam nadzieję, że jest jedna osoba przed telewizorem, która sobie z tą zagadką poradziła, no ale rzeczywiście troszkę już czekam na telefon, być może jeszcze myślicie, jeszcze kombinujecie, bo teraz się sugerujecie tymi saneczkami. Pamiętajcie, że saneczki mają 8 liter, a nam chodzi o słowo 9-literowe. To nie są saneczki, coś innego. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301, ale wybieramy numer telefonu do studia, tylko znając rozwiązanie, prawidłowe rozwiązanie, upewnij się, czy wykorzystałeś wszystkie litery. Jeżeli myślisz o saneczkach, nie wybieraj numeru, nie o to słowo nam chodzi. To nie jest hasło, które jest warte 800 zł. Duże pieniądze, ale za prawidłowe rozwiązanie. Nie saneczki. Usłyszałam saneczki, była błędna odpowiedź, teraz chcę wam zapłacić naprawdę dużo pieniędzy za... O, zobaczcie, tutaj gdzieś w okolicy moich kolan miga napis nie saneczki, żeby nie było problemów. No właśnie, kto skojarzy teraz? Nie saneczki, więc... Dobra, 800 zł. Naprawdę warto teraz pokombinować, warto się postarać. 800 zł do wygrania, 9-literowe słowo. 9-literowe słowo, którego wciąż szukamy i jeszcze się nie udało znaleźć. Układamy słowo. Może warto sobie te literki rozpisać. Przed chwilką była błędna odpowiedź. Tutaj reżyser napisał nie saneczki. Dlaczego? Dlatego, że saneczki mają 8 liter. Musimy jeszcze jedną literkę tam dodać. Jest to literka Z, która została pominięta. Gdzie ją wrzucić? Gdzie ją wstawić? To nie mogą być przypadkowo ułożone litery, bo przypadkowo one są ułożone tutaj na ekranie. Pan prawie odczytał to słowo, tylko że pominął jedną literkę. Pewnie tak na szybko wybrał pan numer i no,
udało się niestety pominąć jedną literę, ale mam nadzieję, że ktoś z was teraz wykorzystał wszystkie literki i że udało się ułożyć takie słowo, które będzie pasować. Rzeczywiście słowo dziewięcioliterowe. Upewnij się i wybierz numer, jeżeli znasz odpowiedź. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, nie wybieraj numeru, bo to bez sensu. Dzisiaj naprawdę dużo telefonów było w studiu. Nie ma problemu z trafieniem do studia. Może być natomiast problem ze skojarzeniem, z pomysłem. Nie masz pomysłu, nie wybieraj numeru, nie blokuj otwartej linii, natomiast jeżeli masz pomysł, czekam właśnie na ciebie. Gwiazdka 7301 albo 704-304-301. Nie saneczki, cały czas powtarzam, że nie saneczki. Saneczki mają 8 liter. Zobaczcie, jest o jedną literkę Z za dużo. Kto tutaj wykaże się wiedzą, umiejętnością układania liter? Bo z tym też może być problem. Słuchajcie, może część z was sobie pomyślała, a takie łatwe zagadki. Nawet nie będę wybierać numeru, no przecież to jest tak łatwe, że na pewno ktoś trafi tutaj do studia i wygra pieniądze. A zobaczcie, akurat z tą konkretnie zagadką mamy pewien problem, prawda? Bo przed chwilką do studia trafił pan i powiedział saneczki. I niestety to jest błędne odpowiedź, bo ma 8 literek, a nie 9. Kto to poprawi i kto udowodni nam, że zasługuje naprawdę na bardzo, bardzo duże pieniądze. Cieszę się z tego, że reżyser zwiększył nam wygraną 800 zł. 800 zł za 9-literowe słowo, za jedno słowo, ale literki muszą być odpowiednio ułożone. Litery są podane na ekranie. Nie saneczki, nie saneczki. Jeżeli jeszcze raz usłyszę saneczki, to się załamie. Chodzi nam o inne słowo. Słowo 9-literowe, nie 8-literowe. Reżyser coś tutaj podpowiada, że jest to coś związanego z psami, i że osoby, które lubią psy, powinny wiedzieć, o jakie słowo chodzi. Nie wiem, czy ta podpowiedź wam pomoże, bo to jest taka trochę mętna odpowiedź, ale może komuś cokolwiek pomogła. Dziewięcioliterowe słowo, tyle mówię od siebie. Od samego początku tego typu zagadek powtarzałam, że chodzi nam o słowa, których nie układamy z kilku liter. Nawet raz przy jednej zagadce ułożyłam kilka słów z kilku liter i powiedziałam, ale nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ułożyć słowo dłuższe. Dziewięcioliterowe. No i właśnie o takie słowo mi chodzi, właśnie na takie słowo teraz czekam i czekam wciąż na kogoś z was, na jedną osobę, która sobie z tą zagadką poradziła i która oczywiście szybciutko wybrała numer, no bo jeżeli jesteś teraz przed telewizorem, ułożyłeś to słowo i tak sobie myślisz, wybrać numer czy nie, pewnie i tak zaraz ktoś wybierze numer i trafi do studia. Nie poddawaj się, 800 zł, o takie pieniądze walczymy, duże pieniądze, prawda? 800 zł, które możesz wygrać, układając jedno słowo. Ale dlaczego tak duża wygrana? Tutaj ja się troszkę załamałam, ale reżyser też się troszkę niestety załamał, że nam tego słowa nie udało się znaleźć, nie udało się go jeszcze ułożyć, bo była pomyłka. No, mam nadzieję, że nikt z was tej pomyłki tutaj nie powtórzy w studiu. Nie saneczki, żeby nie było żadnych wątpliwości. Nie chodzi nam o sanki, nie saneczki, dokładnie saneczki. Szukamy czegoś innego, dziewięcioliterowego słowa. Tutaj pan, no dobrze pan pomyślał, no udało się ułożyć słowo, świetnie. Tylko pan tak troszkę odczytał po prostu te litery, które są na ekranie. Jeszcze nie wszystkie, a nam chodzi o to, żeby je odczytać, ale wszystkie. Czyli to musi być słowo dziewięcioliterowe. Po pierwsze dziewięcioliterowe, a po drugie te 9 liter musi się zgadzać. Czyli to dokładnie muszą być te literki. S-A-N-E-C-Z-Z-K-I. 9 liter, które mamy podane, podanych i z tych literek musimy ułożyć jedno słowo. Jedno dziewięcioliterowe słowo warte 800 zł. Naprawdę duże pieniądze. Myślę, że naprawdę warto wybrać numer, ale znów nikogo z was nie słyszę, mimo że strasznie bym chciała. Nie wiem, być może jeszcze myślicie, może jeszcze potrzebujecie chwilki. Nie ukrywam, że już bym chciała kogoś z was tutaj w studiu usłyszeć i oddać komuś z was 800 zł. Naprawdę duża wygrana. A rzadko się zdarza, żebym oddawała tak duże pieniądze. Na początku zgłaszaliście się po 100 zł. Czy teraz nie warto spróbować? Jeżeli nawet już dzisiaj wygrałeś, wygraj 100 zł. Najpewniej. Bo jedna osoba do tej pory wygrała, nie, zaraz kochani, chyba wszyscy wygraliście po 100 zł, sporo osób rzeczywiście, ale teraz jest szansa na 800 zł, czyli dużo, dużo więcej pieniędzy, 800 zł. Wydaje mi się, że to jest taka wygrana, jak w sumie wszyscy wygraliście dzisiaj w programie, mniej więcej. Teraz jedna osoba ma szansę zabrać te pieniądze. Dlaczego? Dlatego, że była pomyłka i reżyser też mówi, no dobra Monia, no dam troszkę więcej pieniędzy, w porządku, już trzeba troszkę chyba zmobilizować widzów. Poza tym też troszkę marudziłam, że no jeżeli ktoś pomoże, jeżeli jesteście teraz na imprezie, jest więcej osób wygraną, trzeba będzie podzielić. A co tutaj dzielić, jeżeli mamy 100 zł? Nie ma za bardzo jak. No po 50 zł, kochani.
chciałam większe pieniądze, Ryszard dał 150 zł. Usłyszałam telefon, już miałam nadzieję, że oddam komuś z was pieniądze. No i co? I usłyszałam telefon z nieprawidłową odpowiedzią, z odpowiedzią błędną, ośmioliterową, saneczki. Czekam na jakąś inną propozycję, czekam na jakiś inny pomysł, bo musi być to słowo dokładnie dziewięcioliterowe. Co więcej, musi składać się z tych liter, które są widoczne na ekranie. Ta zagadka nie polega na tym, żebyście wybierali sobie kilka liter i z tych liter układali słowo. Polega na tym, żebyście ułożyli słowo ze wszystkich liter, które są widoczne na ekranie. 800 zł dla jednej osoby, no albo dla kilku, ale i tak jedna osoba wybiera numer. Jeżeli jesteście teraz w grupie, możecie sobie pomóc, możecie poukładać te literki w odpowiedniej kolejności. Mam nadzieję, że się uda. Trzymam oczywiście kciuki za was, albo za tę jedną osobę. I mam nadzieję, że za chwilkę ktoś z was zgłosi się po 800 zł. Dziewięcioliterowe słowo. Jakie? Reżyser mówi, że to jest coś związanego z psem. O co może chodzić? Jakie słowo przede wszystkim? Bo tutaj moglibyśmy kombinować, co nam się kojarzy z psem, ale chodzi konkretnie o to słowo. O to jedno dziewięcioliterowe słowo. Reżyser mówi, że jest to słowo na szy, więc nie saneczki, na pewno. No kończmy tę zagadkę. Tak nam dobrze szło z tymi zagadkami literowymi. Telefon za telefonem. Teraz też usłyszałam szybciutko telefon, ale był to telefon z odpowiedzią błędną, niestety. Wykorzystaj to, że ktoś inny się pomylił. No to jest okropne, ja wiem, ale taka jest prawda, kochani. Było 150 zł, teraz mamy 800 zł, a wy możecie na tym skorzystać tak naprawdę, że była błędna odpowiedź. Po pierwsze dlatego, że reżyser zwiększył wygraną. Po drugie, być może miałeś to słowo, może już skojarzyłeś. Tylko tak sobie pomyślałeś, a nie będę wybierać numeru. No i teraz ktoś się pomylił. Ty masz szansę, żeby szybciutko ten numer wybrać i skorzystać na tym. Wygrać naprawdę duże pieniądze. 800 zł, 9-literowe słowo. Kto mi powie, o jakie słowo chodzi? Czy ktoś skojarzył? Czy ktoś ułożył wszystkie literki i jest pewny, że wszystkie wykorzystał, że właśnie o to słowo chodzi? Jeżeli kojarzy się z psami, no to super. To tym bardziej powinieneś szybciutko zgłosić się do mnie do studia. Jeszcze raz podkreślam, nie saneczki. Nie chodzi o to, żebyście wybierali sobie kilka literek, tylko chodzi o to, żeby to było słowo składające się ze wszystkich liter. 800 zł, słowo, które zaczyna się literką S, druga literka to Z, czyli saneczki tak by nie mogły być. No i gdzieś tam jeszcze musi być na pewno jedna literka Z, którą pan przed chwilką układając słowo saneczki pominął. O jakie słowo może chodzić? Kto sobie poradzi z tą zagadką? Słuchajcie, okazało się, że to jest tak naprawdę trudniejsze niż się wydawało, więc oprócz pieniędzy na pewno, no i to sporych pieniędzy, 800 zł, na pewno duża satysfakcja, że się udało rozwiązać zagadkę, na której no ktoś inny, mówiąc wprost, poległ, no bo usłyszałam błędną odpowiedź, była odpowiedź ośmioliterowa, teraz szukamy słowa dziewięcioliterowego. Trzeba się zastanowić, trzeba pomyśleć, nie wybieramy numeru tak na szybko. Ja czasem mówię, dobra, wybierzcie, spróbujcie, traficie do mnie do studia, strzelajcie, proszę o odpowiedź. Ciągnę czasem za język, mówię, nie o to chodziło, ale tutaj no nie miałam szansy, bo pierwsze słowo się liczy, pierwsza odpowiedź. Byłam zdziwiona, mówię, saneczki, no ale jak to, zaraz sprawdzę, ale nie, widzę dwie literki Z, no i nie mogłam panu oddać nawet nagrody pocieszenia, nie ma takiej nagrody, jest 800 zł, duże pieniądze, ale za prawidłową odpowiedź. Dziewięcioliterowe słowo, o jakie słowo może chodzić? Kto zasłużył na te pieniądze? Kto będzie miał olbrzymią satysfakcję z tego, że był lepszy od pozostałych? No i duże pieniądze w kieszeni, 800 zł. Dobra, ja proponuję, żebyśmy wybrali razem numer telefonu do studia, co wy na to? Gwiazdka 7301, jeśli dzwonicie z komórek, albo jeśli dzwonicie z telefonu stacjonarnego 704-304-301. No i ciekawe, czy ktoś wybiera numer? Wybieramy numer tylko, jeżeli wiemy, jakie to jest słowo. No i musimy pamiętać, że to nie są saneczki.